Przed nami odcinek, który robił furorę zanim jeszcze powstał. Robimy topki i porozmawiamy o tym, czego ja nie mam, a Przemek ma. Zapraszam was na kolejny odcinek z serii Top 10, a zajmiemy się najlepszymi kontami na Instagramie, oczywiście sportowymi. Tony Hawk Pro Skater, kto 3. W wakacje grał na PlayStation 2 chyba, czy tam 1 jeszcze nawet, to Tony Hawk zawsze gdzieś tam był i się grindowało po jakichś rurach. No i właśnie, dlaczego ustawiliśmy Tonego na 10 miejscu naszego rankingu? Nie wiemy tak naprawdę, ale musieliśmy znaleźć kryterium, więc takie znaleźliśmy. Próbujemy to jakoś to rozsądnie uargumentować i według nas kryterium jest takie, że... za mało inwencji twórczej. W Instagramie chodzi mi przede wszystkim o to, żeby wrzucać swoje fotki, tak? Wrzucać filmy, które robi się samemu, a Tony Hawk ma ich mało. Ale ma filmiki, gdzie szpanuje swoją gwiazdą, no jest gwiazdą, ma swoje konto na Instagramie, więc miejsce 10 Tony Hawk. Tak jest. Miejsce 9, czyli mój mentor piłkarski, Carles Puyol. To jest solidnie prowadzone konto. Troszkę się zdziwiliśmy tak naprawdę. Ja szczerze mówiąc, wiedziałem, że Carles robi sobie fotki po meczach z piłkarzami Barcelony w szatni, ale nie spodziewałem się, że to konto jest prowadzone w ten sposób. Troszeczkę nie pasuje, nie? Do Puyola taka jakby innowacyjność i to, że uchyla trochę swojej prywaty, choć skoro mówimy już o Instagramie, to tam ta prywata ma być troszeczkę wywleczona, jakby bardziej na wierzch, więc mam wrażenie, że Carles Puyol mimo wszystko robi trochę tego za mało, choć jak na samego Puyola, to jest bardzo spoko. Bardzo spoko. Za mało prywaty, tak? To jest słabe. Wiktoria Azarenka, miejsce 8. Tak. Tutaj znowu Wiktoria poszła w taki przepych. W tych poprzednich dwóch kontach brakowało nam takich prywatnych fotek i zdjęć robionych przez autora profilu. To tutaj mamy ich aż 3 nadto. Tak, no głównym założeniem jakby konta instagramowego pani Azarenki jest to. Tak. Tam właściwie wszystkie fotki wyglądają tak samo, zmienia się tylko tło i na każdym jest twarz Azarenki. No chodzi o to, że strzela sobie z rączki, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, w każdym razie selfie, tak to się teraz nazywa, ale nie ma żadnych fotek innych, tylko w zasadzie większość opiera się na tym, że jest jej twarz. Miejsce 7 zajmuje pewien człowiek, który dla reprezentacji Hiszpanii znaczy tyle, co Rafał dla strefy kibica, czyli Iker Casillas. Rafał w ogóle był zszokowany gościem, który pojawił się na koncie Ikera, a był to Fabio Cannavaro. Ja w ogóle go nie poznałem na początku, bo macie teraz tę fotkę, zobaczcie, Cannavaro całkiem przystojnym gościem teraz jest, ale zawsze się kojarzył jakby, że tak powiem, z wysą glacą. I to jest właśnie fajne, że te gwiazdy sportu potrafią przemycić na te swoje gdzieś tam prywatne profile społecznościowe, inne osobistości ze świata sportu. Zostajemy przy wątku piłkarskim i próbujemy docenić Cristiano Ronaldo, bo on również ma konto na Instagramie. Jeśli chodzi o samą renomę zawodnika, to mam wrażenie, że on ma potencjał, żeby być numerem 1 w naszym zestawieniu. Natomiast jeżeli chodzi o jego instagramowe konto, to nie do końca tak jest. Właściwie to jego instagramowe konto wygląda tak, jakby zrobił je tak, bo po prostu każdy ma. I wypada, żeby on też miał. Jest tam kilka fotek. Jakby ktoś sobie... z PR-u mu doradził, ale on nie bardzo by miał ochotę to robić, więc jest kilka zdjęć jakby prywatnych, jest kilka z boiska, ale jest to nie jest prowadzone z pasją. Kevin Durant, czyli koszykarz Oklahoma City Thunder. No wiadomo, w Stanach Zjednoczonych Instagram jest troszeczkę dłużej jak w Polsce i oni mają, czy w Polsce i w ogóle w Europie, tak? Oni mają doświadczenie, wiedzą jak to robić i tak jak mówisz, no jeżeli komuś chciałoby się pokazać ABC prowadzenia konta na Instagramie, to by dali mu na przykład Duranta, tak? Tak, znajdziemy tam tańce, hulańce, swawole i zdjęcia inne. Z meczów, zdjęcia z domów, zdjęcia w skarpetkach, zdjęcia w butach, jest wszystko co potrzebne prawdziwemu jakiemuś zwolennikowi takiego gracza, który chce być jakoś bliżej przy zawodniku. Tak jest. Miejsce 4 nie doszły przyszły reprezentant reprezentacji Jamajki w piłkę nożną, czyli Usain Bolt. On swoje konto na Instagramie również ma. Jest całkiem aktywny tam i wrzuca przede wszystkim dużo zdjęć swojej klaty, z której jest dumny i nie ma co mu się dziwić, bo klatę ma naprawdę jak Schwarzenegger z dobrych czasów. Tak, ale też doceniliśmy to, że on lubi zdjęcia z osobistościami. No i mieliśmy tam m.in. Jay-Z i jak on jest? Jenny Oliver. Jamie. I ten taki Jamie, przepraszam. Oprócz tego, że wrzuca zdjęcia swojej klaty, wrzuca zdjęcia z jakiejś uroczystości czy jakiś sportowy gal, to wrzuca również zdjęcia z celebrity. Dużo fotek z koncertów, tam kiedyś też pojawiło się zdjęcia z Rihanną, także doceniamy. Miejsce 3 to jest reprezentant dyscypliny, o której w strefie chyba jeszcze nie rozmawialiśmy nigdy, chyba że się z niej śmialiśmy. Floyd Mayweather. To jest pięściarz, który naprawdę zaskoczył nas swoim kontem instagramowym. Tak, jest dobrze zrobione. To jest dobrze zrobione konto instagramowe. Filmy, zdjęcia,
życie codzienne, życie prywatne, życie zawodowe, wszystko możemy tam znaleźć. To jest fajne. To jest fajne i też nie ukrywamy, nie będziemy was ściemniać. Jest inna dyscyplina w końcu. Mhm. Mogliśmy ją podciągnąć trochę do góry, stąd dlatego złapał się na podium. Tak. Miejsce numer 2 to jest druga kobitka i to jest Serena Williams, czyli tak, jedna z najlepszych tenisistek w historii. I ten profil można właściwie określić trzema słowami. Zwariowany świat Seriny. Tak, dokładnie, bo to jest kobitka, która przebiera się tam, zama peta, która gdzieś pokazuje tu jakieś zdjęcie w bikini, na plaży, potem z rakietą tenisową. Czyli kwintesencja Instagramu. Ale właśnie to jest, ona jest chyba najbardziej, jedną z najbardziej zwariowanych. I wiadomo, kobiety zawsze mają, nie chcę powiedzieć kij w odwłoku, w sensie, że są sztywne, ale zazwyczaj jest tak, że nie pokazują tej swojej zwariowanej strony dalej jak w domu, tak? No tak najczęściej jest, że faceci są głupki, a dziewczyny są poważne. Natomiast tutaj akurat jakby na zaprzeczenie tego wszystkiego jest Serena Williams. Polecam wam serdecznie konto. To też warto powiedzieć jeszcze przy Serenie to, że takie konta służą temu, żeby właśnie zobaczyć sportowców od tej drugiej strony, od tej strony niesportowej, tak jakby, jakkolwiek źle by to nie brzmiało. Miejsce numer jeden, i tu chyba nie wahaliśmy się z Rafałem nawet sekundy, to LeBron James, tak? Najlepszy koszykarz w tej chwili grający na parkietach NBA. Chyba, bo Durant, jak mówiliśmy, że Durant ma takie ABC, jeżeli chodzi o Instagram, to u Jamesa jest coś jeszcze. W sensie, no, taki, że te jego zdjęcia są wyraziste, te jego zdjęcia są takie ciekawe, nie? Że jak widzimy te zdjęcia, to od razu wiemy LeBron James. Trudno to określić słowami. Zobaczycie te fotki, na pewno będziecie podzielać nasze zdanie. I też bardzo fajna anegdotka wiążąca się z Instagramem. Ostatnio LeBron James rzucił na ten popularny portal społecznościowy zdjęcie ze swoim fanem. Oczywiście wszyscy wiemy, że LeBron ma swoją restaurację w Miami i do tej restauracji przychodzą też fani. I jeden z fanów miał na plecach wytatuowany moment, kiedy LeBron James unosi chyba puchar, czy coś w tym stylu, czy unosi ręce w górze. Z jego sportowej. Tak, podobizna i oczywiście LeBron postanowił się z nim sfotografować. Zastanawiam, jakie to musi być przyjemne uczucie dla LeBrona, że ktoś ściąga przy nim koszulkę, pokazuje mu plecy, a tam jesteś ty. No właśnie. Z jednego z momentów sportowych. No dla niego super sprawa, podzielił się tym oczywiście na Instagramie. No i tak jak mówimy, dla nas jedynka i to bezapelacyjna. Mam wrażenie, że po prostu nikt nie ma szans z LeBronem. Takie jest zdanie strefy kibica, ale być może kogoś przeoczyliśmy, być może Zajcew ma super konto i pokazuje, jak goli sobie włosy. Jeżeli macie takie zdanie, komentarze są właśnie po to. Podzielcie się zarówno z nami, jak i z innymi, którzy oglądają ten filmik i być może szukają kont na Instagramie, które warto było śledzić. My dziękujemy serdecznie za ten odcinek, a był tutaj Przemysław Sierakowski, Rafał Kuliga. Do usłyszenia w kolejnych. Tak, tutaj mam od razu podlinkuję, tutaj macie adres mojego Instagrama, tam możecie znaleźć wszystkie ciekawostki, ciekawostkowe, inne rzeczy, zdjęcia. A tutaj nie macie adresu mojego, nic nie możecie tutaj znaleźć, zapraszam. Ale Rafał pewnie się jeszcze... Jak zwykle w przypadku topek próbujemy troszeczkę pomieszać dyscyplinami, więc jeżeli... I teraz gubię, jeżeli Zajcew ma konto na Twitterze, to prosimy was, nie mówcie, dlaczego nie ma Zajcewa. Tak, Maćka Kota też pozdrawiamy. Maćka Kota serdecznie, jeżeli Maciek Kot ma konto na Twitterze, na Instagramie, super. W każdym razie my zrobiliśmy zestawienie, jeżeli macie jakieś konto, które pomieliśmy, zachęcamy. I nie jest to Zajcew, to... Nie jest to Zajcew, Zajcewa nie, dziękuję. Tak jest. Dobra, Miejsce piąte to kwintesencja Instagrama, właściwie Instagrama.